Dzień dobry, Tomek Olszewski, winylowo.com, Winylowo TV. Zapraszam do oglądania naszego kanału na YouTube, Winylowo TV. Dużo filmików tam, porad różnych, no i ciekawostek. Przede wszystkim chyba ciekawostek. Ja zawsze staram się zarażać. Prądkuję winylami. Nie brzmi to może zbyt elegancko, ale staram się właśnie prądkować tak, żeby jak najwięcej ludzi wróciło do tego cudnego nośnika. Ja dzisiaj się prezentuję w takim tutaj uniformie, bo lubię, chociaż zupełnie będę dzisiaj od innej strony. Coś, że w sumie chyba jeszcze się nigdy nie zabierałem w swoich tutaj tych winylowych filmikach. Lata 80. Całkiem spory dorobek muzyczny w tamtych czasach. W latach 90. Dość mocno, bym powiedział, wyrugowany. A teraz wracamy do lat 80. Do tych beztroskich lat, kiedy to się tak wiele rzeczy w sumie w muzyce działo. Zacznijmy sobie od jednego z czołowych przedstawicieli nurtu synth-pop, czyli zespołu Aztec Camera. To wszystko klasyczne dźwięki. Album Love. Ja osobiście bardzo ten album lubię. I jest taka dziwna rzecz z tymi zespołami z lat 80. Tak naprawdę znam jakieś zespoły, ale nigdy się nie zagłębiałem, w jacy muzycy tam występują. Mówi się wielokrotnie o członkach zespołów Led Zeppelin, Pink Floyd, o mega gwiazdach, wirtuozach, ale przecież nie mówimy o wirtuozach synthpopu, bo jakby, nie wiem, było siarowate, nie wiem, granie na klawiszach, na tak zwanym parapecie, a muzycznie te płyty są doskonałe, one są świetnie wyprodukowane, brzmią cudownie. Teraz tutaj przeskoczymy. Mocne basy. To brzmi naprawdę dobrze. No. Tutaj mam oryginalne angielskie wydanie. Warte może 3-4 funty na maksa w stanie. No, excellent, bo nie będę mówił, że Nirmin, bo Nirmin to dla mnie dosyć poważne. A nie, przepraszam. Niebieskie. Niemieckie wydanie. Dobrze, wróćmy sobie o krok dalej. Tutaj odłożę w bezpieczne miejsce tą płytkę. Przepraszam, że do was plecami, ale takie warunki. No to jest klasyka, prawda? Kto nie zna Boya George'a? Jeśli ktoś nie zna, to musi szybko poznać. O, tu mamy jakieś special edition chyba. Dobra, najpierw muzyczka. Boy George, Culture Club i płyta... O! Waking up with the house on fire. No bardzo fajnie, no. Obudzić się w płonącym domu. No zobaczmy, co się tutaj dzieje. A to jest oryginalne wydanie angielskie. O, to zupełnie nie jest trudno. Jak ktoś mi mówi, że ma first press tego, to ciężko mi uwierzyć. Bo tego wydawano miliony i... W sumie chyba miliony first pressów. Nie wiem, oni mieli takie śmieszne tam ruchy. No i już nie wspomnę o designie twarzy, no bo zwracam uwagę tutaj. Facet w majtkach na trapezie. Ale proszę bardzo, gra bardzo ładnie. O jest, facet w majtkach na trapezie. Wyjątkowo. Naprawdę. Facet z kokardą, no i goła babeczka jakaś narysowała. Żeby się... Aha, no to są inni członkowie tego zespołu. Lub członkinie. Ciężko rozpoznać, naprawdę. Aha, bo jest jeszcze ten. Koleżka. No bardzo fajnie to brzmi, bardzo ładnie. Lata 80. dzisiaj będą królowały Cloud 7. W moim sklepiku w Szeptomale w UK. Human League, no to jest taka już, bym powiedział, górna półka synthpopu, czy no, powiedzmy, lat 80. No ale to chyba ciągle synthpop.
Ten zespół ma rzesze fanów na całym świecie, ciągle. Bardzo popularny jest. Często się go remiksuje, wznawia, różnego rodzaju dziwne singielki wydają. Mamy też pary na winylowo.com, warto zobaczyć. Travelog, jak nie mam link. No to już słychać, że tu jest troszeczkę inaczej. Normalnie prawie jakiś tep. O, to jest klawę. Nawet rapis tak. Polecam tą płytkę. No ten kawałek jest wyborny. Teraz się znaleźć strona pierwszy kawałek. Black King of Space. Tak. Human League. Niemieckie wydanie. Następny. No to już jest troszeczkę inna liga niż Culture Clan. To na pewno, to słychać. To takim by podjeżdżało troszeczkę New Wave'em jakimś takim. Bardziej mroczny. I na koniec polski akcent. Ja lubię znajdować wszędzie polskie akcenty. Nie wiem, na emigracji to się chyba nawet tak bardziej wyostrz. Bardziej czuły jest ten motyw z narodowego poczucia bycia z jakiegoś narodu. Benjamin Orr, Benjamin Orzechowski, basista zespołu The Cars. No, w Anglii mega popularny zespół. To jest Benjamin Orr, basista zespołu The Cars. Od razu mi z Queenem podeszli. Ciekawe jak śpiewa. Pan Benjamin Orzechowski. No to tak. Muzyka i słowa Benjamin Orr. Produkcja również Benjamin Orr. Inżynieria Mike Shipley. Mix coś tam inny. A teraz tak. Wokal Benjamin Orr. Kurki Benjamin Orr, tam sobie kurka zaśpiewał. O proszę, zdaje się, nie gra tu na YouTube. Takie polskie spojrzenie. Żegnam się, pozdrawiam. Trzymajcie się za głowę. Zróbka, powoziąca, wiket i śrubo. Na razie to. Lata 80. dzisiaj. Na winylowo.com i w klawce. Cześć, czołem. Winylowo TV. Pozdrawiam. Aha, muszę sobie wyłączyć.